Siemanko, z tej strony Jojo i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, które towarzyszy speedcuberom praktycznie od samego początku, czyli która kostka jest najlepsza? Sprawdźmy to. Pozwoliłem sobie nie wykorzystać maty do tego filmu, żeby mieć tutaj trochę więcej miejsca. No i odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, czy jest jakaś najlepsza kostka? Która kostka jest najlepsza? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie wskazać najlepszą kostkę? Należałoby się nad tym chwilę zastanowić. Ja mogę powiedzieć, że w niektórych konkurencjach, owszem, wskażemy najlepszą kostkę, ale są to raczej konkurencje mniej popularne. Na przykład Square One czy Scube. Scube to dość nowa konkurencja. Square One chyba najmniej popularna, nie licząc dużych blindów. No i tutaj stanowczo wygrywa Mofang G. Kogokolwiek się spytacie, zawsze będzie stawiał, że Scube od Mofang G jest najlepszy. Widać to też po topowych zawodnikach, po tych najlepszych, że układają na Scubie od Mofang G. Square, jako że nie cieszył się zbyt dużą popularnością, Mofang G ostatnio wypuściło kostkę, która no, okazała się małą rewolucją na rynku speedcubingowym. Podobnie jest na przykład z konkurencją Megaminx, gdzie wyraźnie dominuje Megaminx od Shengshu. Ostatnio YJ próbował troszkę zabrać mu tą pozycję jako najlepszej kostki, no ale niestety nie udało się. Nadal Shengshu pozostaje tym najlepszym Megaminxem. Większość topowych zawodników układa właśnie na zmodowanym Shengshu, ale trzeba pamiętać też o wyjątkach, bo na przykład rekordzistka świata układa na kostkach Dayan, więc nie jest to jasno powiedziane, że akurat to musi być najlepsze. Niektóre konkurencje są bardziej problematyczne. Pyraminx 2 czy 4. Możemy wyznaczyć tu mniej więcej firmy czy kostki, które dominują, ale nie jest to już tak jednoznaczne. Pyraminx od Mofang G, który pokazał się całkiem niedawno, jest naprawdę świetnym Pyraminxem, ale znajdują się również zawodnicy, którzy korzystają z Pyraminxa od Moju. To samo jeśli chodzi o 2 i 4. Co prawda większość osób korzysta właśnie z tych od firmy Moju, ale pojawiły się też 2 od Dayana, od Fangshi, też stare Wittu, wiele osób nadal na nich układa. To samo tyczy się 4, ponieważ oprócz Moju mamy też 4 Mofang G czy 4 Yuxin, które są naprawdę bardzo dobre. No ale kluczowe pytanie chyba przed nami to, jaka jest najlepsza kostka 3x3? No i w tej kwestii naprawdę będziemy mieli problem, żeby sobie na to odpowiedzieć, no bo jedna osoba powie, że przecież najlepszy jest Głogłan. Inny powie, nie no co ty, przecież Guns 356 jest 100 razy lepszy. A kto inny powie, a ja tam wolę układać na Aolongu GT. No i od czego to zależy? Właśnie, jesteśmy teraz na takim już punkcie rozwoju speedcubingu, że nie możemy wskazać najlepszej kostki. Gdybyśmy cofnęli się w czasie o te 5, 6, 7 lat, kiedy zaczęły wychodzić kostki firmy Dayan, to wtedy była też rewolucja, ponieważ no porównując do starych kostek na przykład F2 czy innych tego typu, no była to naprawdę duża rewolucja, więc Dayan był ten najlepszy. Ale teraz mamy tak dużo dobrych kostek, że nie możemy sprecyzować, która z nich jest najlepsza. Dlatego jedni będą preferowali Guoguana, który ma dość charakterystyczny feeling, ale jest naprawdę szybką kostką, która ścina większość zakrętów i no, na pewno nas nie zawiedzie. Jeszcze inni wybiorą Gansa, który ma niezwykle fajny, neutralny feeling, jest płynny i szybki, ale trzeba przyzwyczaić się do tego, jak chodzi, ponieważ czasem ta szybkość może nas przytłaczać, nie jest on aż taki pewny w rękach. Jeszcze inni wybiorą sobie Aolonga, który pomimo też znanego feelingu i lekkiego haczenia jest naprawdę szybką kostką, dobrze ścina zakręty, jednak może mieć parę wad, które niektórym osobom będą przeszkadzały. Dlatego nie możemy jednogłośnie wybrać najlepszej kostki. Jest to jednak pytanie, które powtarza się cały czas. Cały czas pod filmami widzę te pytania. Jaka jest najlepsza 3? Jaka jest najlepsza 4? Czy ta kostka jest najlepsza? Czy tamta jest najlepsza? Dlatego nagrywam ten film, żeby wszystkim, czy to widzą, czy speedcuberom, którzy nie oglądają, a może zerkną, chciałbym oddać ten głos, który na pewno poprze większość doświadczonych speedcuberów, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza kostka. Jesteśmy naprawdę w dobrej erze dla speedcubingu, jeśli mogę to tak nazwać. Mamy masę wspaniałych kostek. Jeśli by cofnąć się znowu o te parę lat, no nie można było zdobyć kostek. Teraz kostki nawet za 20 zł, kostki typu Shengshu Aurora, YJ Guanlong czy Mofang Thunder Club, już troszkę droższy, to naprawdę świetne kostki i spokojnie nawet na takich kostkach można układać w granicach 8, 7 czy nawet 6 sekund i nikt nam nie broni tego, żeby właśnie na takich kostkach startować. Więc gdy będziecie zastanawiali się nad tym, jaka jest najlepsza kostka, to nie patrzcie na cenę, nie patrzcie na to, co tam ludzie chwalą.
Może i będzie większość zawodników na świecie układała na danej kostce i będą osiągali świetne wyniki, ale zawsze znajdzie się ta jedna osoba, która weźmie całkowicie inną, mało popularną kostkę jakiejś marki i nagle na niej będzie układała świetnie, okaże się, że jest w top 10 czy w top 5 na świecie, więc nie ma tutaj jakiegoś schematu, że jest jedna najlepsza kostka. Polecam śledzić to, co dzieje się na rynku, jakie kostki wychodzą, ale jesteśmy na takim poziomie, że dopóki nie układacie w powiedzmy 8-9 sekund, to naprawdę nie powinniście przejmować się tym, jaką kostkę kupicie, bo myślę, że każda kostka powyżej 30 zł będzie zadowalająca i na każdej z nich będziecie w stanie osiągnąć naprawdę świetne czasy. Wiem, że ten film może nie odpowiada na to pytanie, jaka jest najlepsza kostka, ale mam nadzieję, że trochę mniej będzie pojawiało się tych pytań, że następnym razem, zanim zapytacie o to, jaka jest najlepsza kostka, to sprawdzicie, bo kostka najlepsza to pojęcie względne. Dla każdego kostka najlepsza będzie inna. Ja osobiście układam na Gainsie, to jest mój wybór, ale wiele osób ostatnio układa na Guoguanie, inni układają na Oolongu, jeszcze inni będą układali nadal na Dianach, które mają już trochę lat, ale nadal są dobrymi kostkami. Więc nie zastanawiajcie się, czy któraś kostka jest najlepsza. Zastanówcie się, która kostka jest przede wszystkim dla Was najlepsza. I to jest najważniejsze w tym, żeby wybrać sobie odpowiednią kostkę.